Hejka, tutaj Remi z kanału Lala Quicks i przyszłam pogadać o książce, która doprowadziła mnie do płaczu. Kilkakrotnie. Już mówiłam o tej książce na moim kanale we wrap-upie z lutego i ktoś napisał, że chce ten materiał o małym życiu, a ja chcę się wygadać komuś, więc oto jestem tutaj teraz przed wami, siedzę i mówię sobie do kamerki. Małe życie to opowieść o czwórce przyjaciół, Judzie, Willemie, Malcolmie i JB, którzy znają się tak naprawdę od koledżu, od lat nastoletnich, aż po lata wieku średniego i ogólnie tak. Każdy z nich jest zupełnie inną osobą, ma zupełnie inne zainteresowania. Część z nich jest zaangażowana w jakieś artystyczne akcje, są różnych raz, w ogóle pochodzą z różnych środowisk, ale i tak się przyjaźnią i ogólnie ta książka po prostu opowiada o ich życiu, że się tak wyrażę. Tylko tak mogę to opisać bez spoilerów, ale tak naprawdę ta książka nie do końca jest o przyjaźni i o tej twórce. Skupia się w którymś momencie bardziej na Judzie i potem Willemie trochę też, ale jednak mimo wszystko najwięcej jest tutaj o Judzie. Szczerze mówiąc, to od początku bardzo mocno mnie zaskoczyła, w sensie na początku jeszcze nie aż tak bardzo, no bo wiadomo, zaczęło się to wszystko właśnie od mniej więcej momentu, w którym się poznali, od momentu ich młodości i myślałam, że na tym to się zatrzyma, że będzie to książka, która po prostu opowie mi o ich młodości, o ich przyjaźni, o ich relacjach, o jakichś nowych doświadczeniach, rzeczach, które razem przeżywają, ale okazało się, że jest to książka bardziej rozbudowana, bardziej jakby skupiająca się na ogóle ich życia, ze wspomnieniami z ich dzieciństwa, ale również jakimiś właśnie rzeczami z czasów, kiedy mieli po 50 lat. I chociaż ta przyjaźń jest tutaj naprawdę bardzo istotna i bardzo widoczna, bardzo dobrze jakby przedstawiona i w ogóle, to jednak nie są aż tak ważni i obecni w swoich życiach, jak myślałam, że będą. Chociaż no nie można ukryć, że jednak no, byli dla siebie ważni i to jest oczywiste i w ogóle. Rzecz w tej książce, która od początku bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, to jakby fakt, jak realne są okoliczności dla tych ludzi. Chodzi mi tutaj raczej o postacie poboczne, o jakichś ludzi, którzy się przewijali przez ich życie albo zostali w ich życiu na trochę dłużej. W każdym razie no po prostu o ludzi, których spotykali na swojej drodze i o ludzi, których znali. Przez większość czasu nasi bohaterowie są w Nowym Jorku albo w okolicach. Więc, no jak można się domyślić, Nowy Jork jest bardzo tłocznym miejscem, miejscem, w którym jest naprawdę wiele ludzi z różnych kultur, różnych ras, o różnych religiach, z po prostu różnymi charakterami, z różnymi pomysłami na życie. I tutaj jest bardzo fajnie to przedstawione, po prostu te postaci są tam i są widoczne i że są po prostu akceptowane, że nie ma czegoś takiego, że wow, wrzucę tutaj jednego bohatera, który na przykład będzie czarny, albo jednego bohatera, który będzie homo i jestem po prostu takim fajnym autorem, bo po prostu mam tego jednego bohatera, który zmienia wszystko. Nawet w tej czwórce głównych bohaterów oni są właśnie różnych ras, różnych orientacji, mają różne doświadczenie jakby z życiem i z tym, kim byli, są i jak zostali wychowani i w ogóle to wszystko bardzo ich różni, ale mimo wszystko właśnie są przyjaciółmi. I nie, co chciałam powiedzieć. Więc jak już mówiłam, ta książka w którymś momencie skupia się właśnie bardziej na Judzie. To jest taka postać, która przeszła aż niewyobrażalnie wiele w swoim życiu i która ma takie doświadczenia życiowe, które po prostu bolą, kiedy się o nich czyta. Już nawet nie chodzi o takie typowe, o mój Boże, moje biedne dziecko, czemu życie cię tak skrzywdziło. To jest naprawdę już po prostu szczyt wszystkiego, to co on przeżył i przez co przeszedł w swoim życiu. I tutaj chcę właśnie również zaznaczyć, że są momenty, w których ciężko się o tym czyta, bo jakby jego doświadczenie życiowe naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, bardzo bolesne. I są rzeczy, które no, na przykład mi bardzo sprawiły problem przy czytaniu tej książki. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na jakąś przemoc, na samookaleczanie się, na gwałty, jakieś molestowania, to naprawdę myślę, że ta książka może poczekać i że jeżeli macie się czuć źle czytając ją, to nie jest odpowiedni czas na tę książkę. No ja naprawdę próbuję nie spoilerować zbyt dużo, ale to samookaleczanie się gra tutaj bardzo dużą rolę w tej książce i myślę, że to może być naprawdę trudne dla osób, które mają z tym doświadczenie i na przykład walczą z tym, żeby się nie krzywdzić. Więc jeżeli należycie do takich osób, to szczerze po prostu odłóżcie tę książkę i przerwijcie ten filmik i zwyczajnie nie czytajcie, przynajmniej do czasu, kiedy poczujecie się na siłach,
do czasu, w którym będziecie pewni, że przeczytanie opisu cięcia się nie sprawi, że pójdziecie i zrobicie to samo. Wracając do tego, co mówiłam wcześniej właśnie o tym, że spodziewałam się, że to będzie książka raczej o ich młodości niż o całym ich życiu, to szczerze właśnie fakt, że ta książka opowiada tak wiele lat z życia tych bohaterów, był dla mnie po prostu jak kubeł zimnej wody i jakbym dostała po prostu tą książką w twarz. Ponieważ, no powiedzmy sobie, jestem dzieciakiem, mam te swoje 16-17 lat i nic nie wiem o życiu i ogólnie nie wyobrażam sobie swojego życia za kilka lat, a co dopiero za kilkadziesiąt lat i po prostu o tym nie myślę. Więc nie do końca mam obraz tego, jak będzie wyglądało moje życie, kiedy będę mieć 40 lat, albo jak chciałabym, żeby wyglądało moje życie, kiedy będę mieć 40 lat, albo jak wygląda życie ludzi, którzy mają 40 lat. I ta książka właśnie trochę to pokazuje, więc no powiem szczerze, dla mnie to był szok. Mam wrażenie, że ta książka dużo mnie nauczyła o życiu, o dorosłości i o tym, co ma wiek wspólnego z tym, kim jesteśmy. W ogóle odkąd zaczęłam czytać tę książkę, to przez cały czas miałam w głowie taką myśl, ta książka jest ważna, po prostu ważna. I to była jakby przewodnia myśl podczas czytania tej książki do któregoś momentu, do momentu, w którym mnie złamała i no tak, do pierwszych łez prawdopodobnie, bo potem to już było tylko cierpienie i ból. Tym, że spodziewałam się takiego typowego bólu pod tytułem mojemu ulubionemu bohaterowi coś się dzieje, o nie, moje biedne dziecko, trzeba chronić to dziecko, albo coś w tym rodzaju. Takie wiecie, no jak się czyta młodzieżowe książki i po prostu dzieje się coś złego z waszymi bohaterami, albo umierają, albo coś takiego, to spodziewałam się właśnie tego rodzaju smutku, tego rodzaju rozpaczy i tego rodzaju łez. Ale ta książka znowu mnie zaskoczyła i po prostu dostarczyła zupełnie innych wrażeń. Nie do końca jestem w stanie opisać rzeczy, które czułam czytając tę książkę, ale znalazłam właśnie w tej książce cytat, który stwierdziłam, że mógłby pasować po części przynajmniej do opisania tego rodzaju smutku, który ta książka wywołuje. Więc właśnie teraz sięgnę po ten cytat i wam go przeczytam. Strona 705. Wtedy Willem spojrzał na Juda i poczuł to samo, co odczuwał czasami, kiedy myślał poważnie o nim i jego życiu. Smutek, można by rzec, ale nie smutek pełen litości, lecz większy smutek. Taki, który obejmował wszystkich nieszczęsnych, borykających się z życiem ludzi, miliardy ludzi, których nie znał, przeżywających swoje życie. Smutek, który mieszał się z zachwytem i nabożnym lękiem wobec trudu, z jakim ludzie wszędzie na świecie próbują żyć, nawet kiedy ich dni są niezmiernie trudne, nawet gdy okoliczności są podłe. Życie jest takie smutne, myślał w tych chwilach. Jest takie smutne, a jednak wszyscy musimy je przeżywać. Wszyscy się go czepiamy, wszyscy szukamy czegoś, co da nam pociechę. Myślę, że to w jakimś stopniu opisuje tę książkę w miarę dobrze. Wracając do cierpienia Juda, momentami wydawało mi się, że jest trochę zbyt wielkie, że jest trochę przerysowane i jednak, że po prostu nie ma na świecie człowieka, który byłby w stanie żyć w taki sposób. Ale wydaje mi się, że Hania Yanagihara zdaje sobie z tego sprawę i że jest to po części efekt zamierzony, żeby po prostu łatwiej było się z nim utożsamić, nawet jeżeli wiemy, że jego smutek jest o wiele większy i jego cierpienie jest zupełnie inne niż to, którego my możemy doświadczyć na co dzień. Więc właśnie mimo tego przerysowania, lekkiego wyolbrzymienia, wydaje mi się, że wciąż Jude jest takim dość... Jak jest relatable po polsku? Że Jude jest postacią, z którą można się utożsamiać. Wydaje mi się, że cechą, która sprawia, że ta książka jest aż tak emocjonująca i że aż tak bardzo doprowadza ludzi do łez, jest fakt, że jakby właśnie poznając bohaterów tak dokładnie i zarazem przez tak długi okres czasu z ich życia, po prostu przywiązujemy się do nich aż zbyt mocno, tak jakby to byli ludzie, których my znamy, których my kochamy, moi przyjaciele albo wasi przyjaciele, a jednocześnie po części się z nimi wszystkimi utożsamiamy, więc wszystko, co im się przydarza, przydarza się nam i to jest straszne. Bardzo w małym życiu spodobało mi się to, jak jakby zawód bohaterów przeplata się z ich życiem i jak na nie wpływa i vice versa. Są tutaj ludzie, którzy są artystami i ich relacje z ludźmi, ich stosunek do samych siebie wpływa na to, co tworzą i myślę, że to też bardzo ważne i realistyczne. Jest bohater, który jest aktorem i właśnie to, co robi również właśnie w filmach, to jakie role odgrywa, wpływa na jego życie, ale też
jaki on ma stosunek do tych swoich ról w domu i do swoich filmów w domu z przyjaciółmi, z rodziną, też jest bardzo fajne. Zasadniczo, jeżeli miałabym opisać Małe życie jednym słowem, to prawdopodobnie byłoby to słowo obfita, ponieważ ta książka przekazuje tak wiele różnych rzeczy, sprawia, że czujemy tak wiele różnych emocji, przekazuje właśnie tyle wiedzy, tyle różnych informacji, tyle wyobrażeń, tyle wszystkiego, że myślę, że po prostu nie da się inaczej jej opisać. I ta ogromna objętość naprawdę zawiera niesamowitą ilość przeróżnych rzeczy. Ja nawet nie wiem, jak to opisać. Po prostu w tej książce dzieje się dużo, chociaż zarówno wiadomo, akcja nie jest jakaś super wyścigowa, że o mój Boże, jak w filmach akcji i po prostu strzelają do siebie i jakieś bomby wybuchają za plecami, a oni jadą po prostu autami w stronę zachodzącego słońca. Ale i tak dzieje się tutaj dużo, dużo się dzieje jakby również w samym świecie przedstawionym, jeżeli nie w życiach bohaterów, to w świecie, w którym oni żyją. Małe życie po prostu pokrywa tyle tematów, tyle najróżniejszych dziedzin, że trudno mi do końca opisać, o czym ona jest, trudno mi wyjaśnić jakby, co najbardziej mi się w niej podobało, bo to po prostu jest całokształt, który wywarł na mnie takie wrażenie. Więc tak, już mi się kończy bateria i miejsce na karcie pamięci, więc obawiam się, że to musi być koniec tego filmu. Swoją drogą już po prostu chyba wyczerpały mi się słowa i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce. W każdym razie dzięki za oglądanie, piszcie mi, co wy sądzicie o Małym życiu, albo czy chcecie ją przeczytać. No i do zobaczenia następnym razem, cześć!